Warszawskie inwestycje. Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy naszą dzisiejszą konferencję. Jesteśmy oczywiście nad Wisłą, w miejscu, gdzie widać już pierwsze elementy nowej przeprawy pieszej i rowerowej przez rzekę, wiadomo. Z tyłu za nami ulica Okrzei, która z tej przyczyny i z tej okazji również się zmieni. A o tym wszystkim dzisiaj z Państwem będzie rozmawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Witamy serdecznie. Bardzo proszę, panie prezydencie. Dzień dobry Państwu. Oczywiście wszystkie nasze myśli przez cały czas skupione są na tym, co dzieje się na Ukrainie, ale oczywiście Warszawa przez cały czas się rozwija, przez cały czas inwestujemy i wypełniamy obietnice. Drodzy Państwo, to co najważniejsze to oczywiście z jednej strony zmiana wyglądu centrum miasta, nowe centrum miasta oraz rewitalizacja Pragi. Od wielu, wielu lat są to najważniejsze dla mnie priorytety, a ważne, aby je ze sobą połączyć. I dlatego powstał pomysł zbudowania mostu pieszo-rowerowego dokładnie w tym miejscu, za moimi plecami, przez Wisłę, który połączy bulwary z Pragą, który doprowadzi do tego, że będzie można zszyć ze sobą te dwa miejsca w Warszawie, które się dzisiaj wyjątkowo dynamicznie rozwijają. Zmieni się oczywiście otoczenie tutaj wokół nas, zmieni się ulica Okrzei, która również będzie zmodernizowana, będzie dużo bardziej zielona. Radni na ostatniej sesji przyznali na to 18 milionów złotych. A za moimi plecami powstanie bardzo nowoczesny most pieszo-rowerowy, który będzie liczył sobie 452 metry, w związku z tym będzie najdłuższą tego typu konstrukcją w Polsce. Dłuższą o ponad 120 metrów niż słynny Millennium Bridge w Londynie. Będzie on służył i rowerzystom, i pieszym. Również będzie można na nim chwilę odpocząć. Bardzo się cieszę, że ta inwestycja powstaje. 7 podpór żelbetonowych, z których jedna już niedługo będzie stawać, bo jest właśnie przygotowane zakotwiczenie tejże podpory. I most zostanie zbudowany do roku 2024, w związku z tym w przeciągu 2 lat będziemy rzeczywiście mieli tę nową inwestycję już gotową i możliwość połączenia centrum z Pragą. Most, koszt jego 120 milionów złotych. Mam nadzieję, że ten koszt będziemy w stanie utrzymać, mimo tego, że jak Państwo wiecie, ceny stali w związku z tym, co się dzieje w tej chwili za naszą wschodnią granicą, rosną w zastraszającym tempie, ale mamy nadzieję, że to nie położy się cieniem na tej inwestycji, że inwestycja będzie skończona w czasie i co najważniejsze w tej cenie, o której Państwu przed chwilą powiedziałem. Bardzo się z tego cieszę, bo to niesłychanie istotne, żeby warszawiacy mieli jeszcze jedno połączenie pomiędzy zmieniającym się centrum, starówką, bulwarami, a Pragą, która jest przez nas od wielu lat rewitalizowana. Dziękuję Państwu bardzo. Dzień dobry, Jarosław Osowski, Gazeta Stołeczna. Panie Prezydencie, czy mógłby Pan coś więcej powiedzieć o ulicy Okrzei albo Pani Dyrektor, jak się tam zmieni, jakie są założenia, czy będzie konkurs, kiedy zaczną się roboty? Pani Dyrektor, może szczegółowo o tym, jak zazieleniamy ulicę i jak zmieni się jej charakter. Proszę bardzo. Panie redaktorze, tak jak Pan Prezydent wspomniał przed chwilą, Rada Miasta Stołecznego Warszawy przeznaczyła 18 milionów złotych na rewitalizację ulicy Okrzei. Oczywiście my jesteśmy jeszcze przed projektowaniem. Ta ulica, cały ten kwartał ma oczywiście plan zagospodarowania przestrzennego. Będzie więcej zieleni, będzie uporządkowany ruch indywidualny, ścieżki rowerowe, mała architektura i oczywiście będziemy ściśle współpracować z Biurem Architektury. Projekt jeszcze przed nami, w związku z tym tutaj o szczegółach nie mogę powiedzieć, ponieważ nie ma projektu. Ale są pieniądze, 18 milionów złotych i zgodnie z zagospodarowaniem planu przestrzennego będziemy to realizować. Jakieś inne pytania? Czy nie ma więcej pytań, proszę Państwa? No to w takim razie dziękujemy. A jednak proszę uprzejmie. Dzień dobry, Adrian Pieczka, Radio dla Ciebie. Mam dwa pytania. Pierwsze to o postępy w sprawie przejęcia przez komornika budynków przy Sobieskiego 100. Jak długo tam potrwa jeszcze procedura, jak to tam wygląda teraz? I drugie pytanie to o szpiega w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie.
jak to się stało, że została tam taka osoba zatrudniona, jak w ogóle wygląda procedura zatrudniania i czy będą jakieś szersze kontrole przez to? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o szpiega, to odsyłam do ABW, dlatego że to służby mają wszystkie informacje na ten temat. My nie mamy tego typu instrumentów, żeby sprawdzać ewentualne powiązania naszych pracowników z innymi wywiadami. Od tego są służby, bardzo się cieszę, że pracują. Proszę wszystkie pytania kierować do nich. Również pytania, kiedy został zatrudniony, ponieważ wszystkie te informacje zostały przekazane do służb i służby ewentualnie będą udzielać dalszych informacji na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o te słynne szpiegowce, czekamy na decyzję sądu, dlatego że z naszej strony wszystkie procedury zostały zakończone. Teraz jest tylko kwestia decyzji sądu, czy na pewno wszystkie te procedury były, czy dochowano wszystkich procedur i spodziewamy się, że w przeciągu dosłownie najbliższych kilku dni będzie decyzja sądu i będziemy mogli przejąć tę inwestycję, dlatego że już nota została, ten ostatni krok z naszej strony, czyli nota dyplomatyczna została wręczona ambasadzie. Miejmy nadzieję, że to wszystko się rozstrzygnie dosłownie jeszcze w tym albo na początku przyszłego tygodnia. Proszę Państwa, serdecznie dziękujemy w takim razie za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękujemy Panie Prezydencie, dziękujemy Pani Dyrektor bardzo. I Panu Kierownikowi.